Ja... To tak zwany level 1 fanatik, wymyślili to chłopaki 6 lat temu. Oj, ale tylko nietrafione niestety. To chyba tyle. Chyba na opóźnieniu jesteś, Wander? Bardzo możliwe. Weź to na Discordzie, oglądaj. Żebyś miał równo. Dzięki WSK za kolejnego suba. Siema, siema. To tam Gido zrzucił. No ale taki widać polską myśl szkoleniową w naszym drafcie, nie? Taki draft front to back, silne, bezpieczne linie, mało poddymki i jak gra będzie przebiegać normalnie, to wygramy. A tutaj przeciwnicy bardzo poddymiają i niewygodnie się gra na takich ludzi, nie? No zobaczymy, ale... Bo często nie wiesz co się dzieje, zaskakują cię. No ale to jest, właśnie to jest fajne w tym fearless drafcie, nie? Że takie drafty są już... Siema, wróciłem. Dziwne. Dobra, co tam się dzieje? Siema. Zobaczmy. Zobaczmy, gdzie zaczął Maokaj. Okej, Maokaj zaczął na dole od Lisha, spoko. Ten Maokaj jest trochę zmartwiony, jeśli chodzi o clira. Tak, no, tutaj wydaje mi się, że kluczowym matchupem... Ej, zobaczcie, co robi Uder. Dobra, nieważne, już się kurwa podnieciłem, że robi level 3 ganka na topie po redzie i golemach, ale zapomniałem, że jego nick to kurwa malice i to będzie full clear, co? Już się trochę podnieciłem. Ej, ale może zrobić. Widziałem, Jan Gosto robi level 2 uderem ganki na topie. No i mo dobry jest taki gank, jakby na przykład tutaj wjechał, no to Imo to jest dobre. Ale co masz wtedy, ER, czy co? Ale Ibo zwardował Tribus, nie? Tam no tak, ale to idziesz przez rzekę i chuj, nie? No trochę konflikt, trochę konflikt. Tristana powinna zwardować w rating chyba, nie? Tak, ale dobra, okej. I teraz co powinien zrobić Rybson? Zobaczcie na wave'a na topie. Rybson teraz, jeżeli kurwa zrobi cokolwiek innego, las i no, i do topa. Fleszujesz przez ścianę cokolwiek. Yasuo jest tutaj martwy, on nie ma co zrobić. On nie ma jak grać. Full clearek ma, okej. Full clear. No. Wilki startowały? Dlaczego leśnicy nie patrzą nigdy na te linie? Suba się ma. Ech, dżunglerze. Trzeba zrobić WOT review, na co patrzy Rybson podczas clearowania, nie? Czy no, klika, ja ci powiem czy na klika to. Na linię. Na to, żeby wilczek się dobrze patrzył. Żeby dobrze wilki skajtować do Grompa, tak? No. Kurczę, nie wiem czy... Szczerze to taką Jinx to chujowo się gra w takiej grze. To masz Gragasa, Sennę, na linii ciężko. Niewygodnie. Yasuo ulti, Silas będzie ci skakać. Ty, ale to tradeowanie się na bocie nie jest zbyt mądre, bo Senna snaki ma bardzo dużo. Będzie łapać. No to, no dobra, to też prawda, ale widzę, co masz zrobić, bo ta Senna będzie ci, wiesz, chłopaki, zobaczcie jaki tutaj jest plan. Wierzę i chciałbym w to wierzyć, że chłopaki mają plan, żeby zdajwować topa. Już zobacz, Ibo powiedział, dive top lane, bo ryba skipnął kampa. Okej, widzą go teraz, zauważyli go na wardzie, ale Drukill już nie ma za bardzo ucieczki, no, w sensie on straci te kampy. Dobra, ciśniemy go, lecimy z nim. Jak tego dive'a rozegrać? Poczekajcie na Iboe. Nice. Ja pierdolę, okej. Nice, brawo. Dobra. No to jest ze 100 do 0 bez Ignite'a, no to jest tak OP. O, to nawet Ignite'a nie było rzeczywiście. No to zajebiliście, klasa. No bo Rumble jest totalnie OP, jak się jest po przypoleniu. Tak. Znaczy wiesz jak na topie działa, taki jeden dive możesz dostać i dużo nie stracisz, bo masz TPK. Dopiero przy drugim dedzie się robią problemy, nie? Ale ten bot jest niewygodny, kurde. No ale to tak to wygląda, nie jest, dlatego ten Braum... No tak, no. Podaj pika taki sas trochę. Ale zastanawiam się, co mógłby piknąć innego z Jinx. Moim zdaniem Thresh mi się tu podobał, Thresh? Może? Widzieliśmy to już. Co zagrasz z Senną na Thresha, co coś zrobi? No właśnie to jest to, że można zagrać pojebane postacie. Gragas jest słaby na Thresha. Nila. Ej, gramy? Nie gramy. Na bocie nie da się ich zgankować. Nie da się grać na bocie, no. Dlatego Braum jest słaby, bo nie da się zgankować. Ej. Dopiero fight jest dobry. On spali go. Nie spali go. Ty. Kurwa, ja pier... A nie jesteśmy my paleni? Ja pier... No, ciacha nas. Ja pierdolę. I zobacz, jaki to jest problem, to jest po TPK-u naszym. Tak, i top investments, nie? Dajwujesz, poświęcasz czas i chuj, kurwa. I pizda. Jezu. No jak to się stało? Czemu to się dzieje? Tragedia. No, cały plan wpis do mówisz? No szczerze to jest tragedia, no bo poświęciliśmy cały czas i Jukill teraz jest jakby fajnie. On jest w porządku, ma buciki i chuj. Jakim TPK-u naszym? No coś tam się przejęzyczył. Tu chodziło o to, że Yasuo chyba tepnął i wave się odbijał do nas. W sensie, że chodziło o to, że my nie mamy TPK. A Yasuo stepował i sobie wave'a wziął, nie? Jak no, mega lipa szczerze, mega lipa. No, średnio. Wiecie dlaczego jest to średnie? Dlatego, że drużyna po prawej stronie skaluje też bardzo dobrze, nie? Więc jakby... Znaczy no my ich skalujemy moim zdaniem, jak są takie, wiesz, gra jest systematyczna, nic się głupiego nie dzieje. No, powiem ci, że nie wiem. O, zobacz. Wygrywamy to? Tak. Dojedziemy? Na pewno? Nie dojedziemy, nie dojedziemy. O kurwa. Odi? Graj tam, graj Braumem, graj Braumem. Graj, ej, ładnie! No graj! Ty, dojeżdżamy! A Sylas biegnie, dobra, poszło info, że Sylas. Out jakoś? Nie, ryba dead. Okej, chyba że ryba się wyjebie, ryba się wypierdala, no. Flashnie Sylas możliwe. Nie flashnie. Oddają dla Nemezisa. Powiem wam, że to 1 za 1 nie wyszło najgorzej, nie? Tristana puszuje sobie playciki. Myślałem, że będzie gorzej, jak ta Senna uciekła, ale od razu odwrócili na first target i ten Gragas się chyba zagubił, bo on ma flesza, wszystko i padł jakimś cudem i reseta dla Jinx. Jest chyba jakiś błąd tego zawodnika. No ujdzie ta sytuacja, ujdzie. Najgorsze jest to, że teraz wchodzimy w fazę, w której... O, dwa pleciki czekolady skrobie. No w tym meczapie to i tak wobec tego, ale no ładnie, trochę przyspieszył. Teraz Herald bardzo ważny, jak dwa pleciki poszły na midzie. Można towerek otworzyć. Ty, to nie jest trochę sas, że Silas do przodu w CS-ach? No jest. No na równi jest, nie do przodu, już bez przesady. No, jeden creep do przodu. Jak jest na równi, to znaczy, że... No jest źle, jest źle. Był jeden creep do przodu i teraz jest najbliżej kolejnego wave'a, więc są na równi, można powiedzieć. Ale plate dwa wzięła, więc... Tyle dobrego. A to przez Rauma, nie? No musiał trochę zmisować creepów, szczerze. No ja nie wiem, czy Czekolad w ogóle gra Tristaną, tak? To jest jego pik? Nie kojarzę go w ogóle. Czy Tristana była taką metą fest? Nie no, gra, no bo... No, chyba gra. Teraz sytuacja, kurczę, smusi mnie to trochę, że... I bo też jest do tyłu 15 CS ogólnie. Właśnie, jak grasz na Sennę i twój ADK do tyłu farmia tych ich farmerach, co gra z Senną, to jest bardzo potem ciężko grać. No właśnie, smuci mnie to trochę, że nie chcemy podejść na tego topa i coś tutaj poddymić, żeby powalczyć tego Heralda, bo jeżeli będzie tak nadal, że wiesz, top lane będzie pushowany... Ale Gragas obity jest. To oni po prostu wezmą tego Heralda. Senna ma 35 stawów. Okay. Coś się dziwnego na bocie od pierwsza. Lekka podymka. Nie, bo patrzcie, teraz są dwie opcje. Jest Herald up. Jak Uder pójdzie na Heralda, to prawdopodobnie zrobi tego Heralda ze względu na to, że botlane ma... Ich botlane jest szybciej na Heraldzie od nas, bo cały czas mogą pushować. Ej, RK tutaj Maokaja i zaraz... No, będzie... Gramy. Jednego powinniśmy zabić chyba. To jest chujowe. Za głęboko? Gragas ma E, tak, to jest tragiczne. Może mamy damage? Ja chyba zabiją Gragasa. Dobra, mamy reset i Udyra. Kajtujemy, kajti. Dobra, Kuma zaraz Maokaj chyba? No nie, już on znowu padnie. No padnie. Ty, ale tak szczerze to kurwa... 1 za 1 znowu. Ej, ten Veigar jest kurwa nobem. No jest. No i na topie bitka. Ja widziałem trochę jego streamów, jak Gragasem grał na topie, to nie umiem grać tą postacią, ale... tą Renatą... Czymś tam dobrze grał w te gry wcześniej, nie? No tym Veigarem dobrze klika. Smoka pobierają. No ale znowu, no dobra, okej, zrobiliśmy to, ale tracimy smoka i tak naprawdę oni zyskali więcej od nas. O kurczę, czekolad! Bomba! Jest okej. Ty, ten Sylas groźny. Wow, tam Erka Senny jeszcze poleciał. Chyba z Korei przyleciał do tego mida. A jaką masz sekundę po liczniku grów? 25, 26. Dobra, okej. No, zgodzę się tutaj z donatorem. No, wydaje mi się, że czekolad jest trochę obsrany ogólnie. Jakby... A to co, presja Niku? Nie wiem, jakby mam wrażenie, że czekolad ma taki komfort na niektórych postaciach, a na niektórych jakby nie wyciąga z tych postaci, bo to nie jest tak, że Tristanę możesz wziąć i ona ma po prostu tam być. Tą Tristaną trzeba... Ale to czekolada pasuje ta postać, bo taki zacznie grać pod linię, 1 na 1. No ale musisz ją to atakować też w międzyczasie, nie? Jak robisz tego. Jaka presja... No Zirem, jak gra Orianną, no to taka postać... No te trendy podchodzące, nie? Szczerze, to jest duża presja, jak grasz na Nemezisa. No jest trochę w głowie, na pewno. No, to w głowie i ma to duża presja, no ale też... Kurczę, no Nemezis też jest dobry, no Nemesis jest 2 razy lepszy od czekolada, no. Tak competitive. No, patrząc na doświadczenie, wszystko, no. Ten ziomek grał na Worldsach przecież, tak? I przypomnę, on na Worldsach był w stanie meczować tych midlanerów. Okej, on nie był oraczem, ale to nie jest tak, że się wypierdalał na nich co chwilę i nie dało się grać z nim. On nie radził sobie aż tak słabo na tych totalnych kozaków. Wiesz, Nemesis nie gra competitive już, nie wiem, od ilu lat? Od ilu? Od lat 3? 3 lata? Chyba w 20 grał ostatni. No to 3 lata nie gra całe competitive, nie? Więc w teorii Czekolad powinien być bardziej świeży. No i to jest... Jeszcze ten matchup na topie się tak zesłapował teraz. To ma sens? Może ma? Nie ma, nie ma sensu. Ale jest Czeko. Nie, no jest. Mamy to. Mamy. To ma sens, to ma sens. Szkoda, że wziął ryba. Rybson kilka zajebał. Puścił wcześniej, no. Szkoda, że Rybson killa wziął do Czekolady po prostu. A nie mógł flesznąć tym Yasuo do creepa. Ej, TPK przerwaliśmy. Przerwaliśmy TPK. Nice. Będzie replay? Ej, ja nie mógł Wander kliknąć E do creepa Yasuo z flashem? Właśnie też tak myślałem, że to może wyjść, ale... Ja myślałem, że on po prostu ucieknie stamtąd. Rifcik? Ej, oni grają topa. Patrz, ten rifcik, jak on go teraz zastunuje, to on nie będzie wzięty, ale chyba go nie atakuje. Ryba ma flesze, ale nie wiem, czy jest sens to palić. Nie, dobra, Rybson nie żyje. Chyba, że teraz fleszuje Poku. Na pewno? No... Ej, żyje naprawdę? Żyje! Wow. Ej, ryba naprawdę dobrze gra. O ku... no chuj mi w dupę. No i masz, kurwa. Znowu wykrakaliśmy. No wykrakany, ja pier... Wyrwałem synchro, zamknij mordę! Brawo, brawo. Brawo, brawo. No nie, no to przez nas, kurde. Tak, to przegrywacie mecz, kurwa. Przegrywamy gierkę. No i po co, kurwa, i po co było mówić, i po co... Oj chuj. Unsup. Nie weźmiemy na tego jeszcze. No nie wiem, czy jest... Ojej. No... nie, chyba nie weźmiemy. Oj, Rumble muszę flashować. Na bocie coś była, poddymka. No, ja nie wiem, czy Rumble nie jest martwy, bo nie ma flasha. O, Veigar. Chociaż, leci rakieta. Leci rakieta, Jinx. Yo. Ty ma jednego, pali. Yo. Ej? Yo. Yo. Ale wysmażył? Chrupiąco on zrobił? Ej, Zven nie potrafi... Ej, Zven nie kajtuje dobrze. On zabije. Ej. Zabije. Nie zabije. Nie zabije. Ale się obstra, chłop. Dobra. Ej, szczerze, zagrał tutaj jak totalny nob ten Zven. Miał takiego range'a na tej scenie i totalnie go nie atakował. Jeszcze flesza ma cały czas. No, bambik. O. Totalnie. Tak, mam dostęp do Champions Q, no. Może pogramy. Ale tam jest strasznie dużo osób, widzę na tym Discordzie. Kurde, ja pierdyla. Ty, Jukil, coś mu się popsuła ta. Oj, weź sobie. O, wziął. Wiem, że mam chude rączki, wiem, nie tylko rączki mam chude. Mountain Dragon, kurczę, dla przeciwników taki Mountain zajebisty. Sobie dla nas też. Można by się tutaj pobić, tylko pytanie, czy się czujemy, że możemy. Znaczy, nie, no teraz ogólnie chłopaki już gadacie tam na górze zbugowane jest, nie ma, że smoka wzięli ponęci. No, no, ale tutaj ziomuś na czacie, no teraz to już Czekolad nie ma co zrobić, bo on już przegrywa z Nemezisem trade 1 na 1, mi się wydaje. No teraz, no teraz co będzie niego wchodzić. Już teraz to chyba nie wygrywa, no zobacz, ma Ewe Frosta, Large Roda. Już teraz to on musi odskakiwać od razu, już spierdolił cały... Już presja się skończyła. Tak, już się skończyła presja. Teraz Czekolad powinien zrobić słynne wypierdalaj na side i puszuj. Seria. Czekolad powinien teraz pójść bota. Oj, jakby tu Gragas dobrze wszedł, to może być kaplica, ale mamy go zespotowanego. Nie. Weźcie w Gragasa. Ej! Troluje. Ej, winable, it's winable, guys. It's winable. Dobra, mamy jednego, mamy drugiego. Odi się rozkręca. Gramy. Veigar jest takim kurwa nobem, serio. Nice, good job. Ale strollował, co? Ej, ten Gragas jakby chłop z brązu z czatu, kurwa, wszedł, nie? Gomek, kurwa, zbejtował wszystkich, klikając R-kę w Brauma! Braum kliknął R-kę, no. Nie wiem, czy wiecie, ale jak Braum zasłania tarczką, to jakby ta R-ka się... przed nim. Na siebie tak, bierze, nie? Tylko. Się, no. Znaczy to shield Brauma był za późno i ktoś dostał jeszcze R-ką, ale wyleciał tam dalej, że wiesz... kliknął Yasuo w Brauma tam. Nie? No poka to jeszcze. Dlaczego go nie dojechał Czekolad w 1 na 1? Nie wiem, dlaczego go nie dojechał. Zobaczymy replay po tej gierce, analiza laning phase'u Czekolada, ok? Okej. Ale co ten Gragas robi? Nie można, widzisz? Jinx też dostała ulti. No on ogólnie tym Gragasem powinien stać i na kuj, spokojnie. No tak, albo właśnie, wiesz, gdzieś tutaj z jakiegoś krzaka wyjechać. No, ale wy też widzowie może za bardzo sobie, jak to się mówi, idealizujecie? Twoich idoli? No nie, okej, dobra, no nie wiem, czy Czekolad to idolem, ale... Cholera. Ale to nie jest tak, że jak Czekolad... O, ale zabili Sylasa. To nie jest tak, że jak ja albo Czekolad jesteśmy, czy tam ja byłem pro, to on jest kurwa w chuj zajebisty i jora wszystko. Są plusy i minusy, każdy ma plusy i minusy. No Czekolad jest według mnie dobry w fightach na niektórych postaciach, gramy to? Ale na ale z czym my gramy? Ja bym powiedział wam tak, że... Tam byli merki, co my gramy? Nie wiem. Po co ta erka? Rybsona, nie rozumiem. Nawet wśród prosów też masz takie kurwa rangi, nie? Że jest chłop challenge wśród prosów, jest chłop z brąza wśród prosów. No ale też jakby jest, jest duży diff między top 1 midem w lecu, a top 10. O! No on tutaj go dymał, tylko... No przyszedł tego Rumble. Po prostu Rumble. Nie no, jakby są osoby, które są mega dobre na laning phase i większość midów z IRL-a nie ustałoby na nich. Że po prostu chłopy by, wiesz, robili za duży difference. A Czekolad nie jest takim graczem pod laning phase właśnie? No właśnie... Nie wiem, no w tym off-sezonie mam wrażenie, że robi lodzika. Bo on dużo robi błędów później grając, no, ale właśnie jakie są plusy tego zawodnika? No, no ale to właśnie w tamtym sezonie on dobrze grał, nawet na Sakena, a w tym off-sezonie mam wrażenie, że może musi się rozgrzać, bo i na Wysockiego grał słabo, i na Overpoła też się zdarzyło czasami, chociaż nie, na Overpoła większość map, no, zmiażdżył go. No to off-sezon jest, nie wiem. To też nie jest jakiś taki full. Czekolad sporo gra akurat chyba. Też jak gadałem kiedyś z Czeko, to on chyba miał takie coś, że on musi mieć dobrą kulturę pracy, że musi mocno przepracować i jak zbliża się ta faza finałów, to wtedy gra bardzo dobrze. Excuse. Z jakiego kraju jest Nemesis? Chyba Słowacja, tak? Słowenia. Znaczy wiesz, dawno w żadnym finale Czekolad nie grał chyba, to... Słowenia. No mówię tutaj o takim finale, wiesz, jakiejś tej ich lidze, nie? 75 staków Senna jak coś. Dość sporo. Spoko. No. Zmienisz te JB, bo pierdolca dostanę, no trzeba zmienić ten alert, rel, w chuj. Jakie JB? Mam na alercie JB, jak Darol, śpiewa Justin Bieber. Okej. No coś tutaj te obrazki od graczy się są popsute rzeczywiście, co jakiś czas. Coś produkcja nie wyrabia. O właśnie. Co się wydarzyło, że 2K do tyłu? No cała ta przewaga chyba na supporcie jest ogólnie. No... Znaczy no to, że... No wiadomo, nie, no, małą przewagę ma Jinx nad Senną, to jest problem. Nie no, tu już Imo to jest przesada, jak mówicie, że Czekolad by przegrał na platynie laning phase. No stary, on gra na Nemezisa, on gra naprawdę na dobrego ziomka. To jest dobry ziomek. Okej, 5 na 5 nam idzie po męsku. Platyna to jeszcze jest niestety niski poziom w tej grze. Widzowie. Ale już na diamenta? D4 to już co innego. Nie no. Jeszcze Emerald jest po drodze, nie? Po platynie. Jest dobry, ale enemy midlaner jest po prostu lepszy na lane i tyle. No nie, no przecież to jest kwestia po prostu poziomu, jakby odnośnika na kogo grasz, nie? No ta, no właśnie... Oj, Czekuś? Mówię, no na Wysockiego, no tak... Nie wiem, na Wysockiego szczerze to... Imo Leśnika miał dobrego Wysocki. Wysockiego powinien orać Czekolad na... Ale Imo Wysocki miał Leśnika dobrego, grał pod niego dużo. Kto tam grał? Jakiś nob przecież. No to mówię. A, to ty grałeś! Nie wyłapałeś, tak? No niestety. Smoczek niedługo. Myślałem, ale coś się nie pasowało w tym Nie, no nie ma co porównywać, nie? Nie ma co porównywać, dokładnie. Nie, Nemesis ma duże doświadczenie. Kurwa, okej, mówimy, że ten ziomek nie grał competitive, ale jakie to ma znaczenie, jak ten ziomek spędził ostatnie 2 lata w Korei chyba, gdzie grał solo queue na najwyższym poziomie. Okej, ostatnio chyba streamuje sobie tam ze swojego kraju, ale ogólnie on był w Korei przez długi czas. On oglądał te mecze, nawet nie wiem, czy nie miał dostępu do jakiejś drużyny z Korei, bo był w tej organizacji, no. Więc... Dobra, zbiórka. Screamy na YouTubie sobie oglądał? No może tak się dogadali z jakąś akademia czy coś. Dobra, ale zobaczmy. Rybson erkuje. Ciekawa erka, taka pod przestraszenie. Czekolad wszedł do przodu, nie zauważył tego Yasuo. Yasuo nie mógł wycisnąć erki, tak za daleko był, ale zobaczcie jak bardzo tracimy cooldowny. To jest właśnie ta cierpliwość, której nam chyba brakuje. Oni kajtują. To dobrze wyglądało. Odi się rozkręca. Odi! Odi, bądź bohaterem. Dawaj, dawaj, dawaj. Winable, winable, it's winable! Strzelaj kurwa czekolad, no! Winable? It is! No graj! Silas nie trafił! Nie trafił! Dawaj czekuś, do przodu, masz tam warda. Grasz. Nie skacz! Już, pada! On już nie żyje, o kurwa. Dobrze. O nie. O kurwa. Dobra, weźcie smoka po prostu. Jo, ej, ale mam wrażenie, kurwa, strasznie taka jest... Turbo blisko to było. Nie jest tak, że Pampers? O nie, on tapuje. My tak właśnie wjechaliśmy. Mamy to. Do przodu flash, Jinx do przodu. Nie, chodzi mi, że Czeko mógł tutaj bardziej agro. Tak, mógł, też tak uważam. Auto. Oj. A teraz co się dzieje? Zadyma się dzieje. Studentka. Nie, żyje! O kurwa! Ale fart! Ale farcimy. Ja pierniczę, no nie wierzę, Jezu, jaki teamfight. Dobra, okej, zobaczmy ten fight, okej, ale zobaczcie jak dużo erek tutaj jest spalonych, patrz. Gragas klika erkę w Tristanę, bo myślę, że Yasuo jest z jakiegoś powodu w zasięgu. I teraz Rumble klika według mnie trochę dziwną erkę, ale okej, separował ich. Ej, ale to jest pojebane, że to wyszło na mnie. Piękne wejście. Ej, Rybson zajebiście. Nice, no. Ej, Rybson to jest taki oracz. Nie, tutaj Rybson naprawdę fajnie zagrał na tego. Szkoda, że Odi nie wszedł do pita i nie nacisnął Drake'a, żeby wywaliło Udyra, ale nie wiem czy kumacie o co mi chodzi. Kumamy, no. Proste. Ej. Oj, Braumik, nie może tak paść. Gramy to, chłopaki, gramy to. Ale dobrze wygląda dla nas. Rozpęta się Jinx. Nie da się tak łatwo zabić. Rozpęta się Jinx. No. Gramy. Dociskaj to. Masz. Dobra. Nie mógł nacisnąć erki, bo dostał na tempo. Ale jest. Go naszor. Ale ten Veigar mi tu sprzedaje mecz. Ja pierdziele, ale mecz. To chyba nawet nie jest pierwszy mecz, który sprzedaje, tylko chyba ale chłop się nie nauczył, znowu Braumika wjazd. No. Dobra, jak gracie na Brauma... ale chłop jest dyskredytowany teraz, nie? Słuchaj, te wszystkie plays na Twitterze, co tam wiesz... Tak. Ziomuś, słuchaj. Dziennie napierdala solo Cura, mówię, idzie no to już... Ale to on na solo Cura w ogóle? Jak grasz na Brauma, tak, stary, on stawia najlepsze playe. Słuchaj. Okay. Jak grasz na Brauma, grasz Nautiliusem, Gragasem, nigdy nie klikasz E do przodu, okej? Nigdy. Ok? To jest mega ważne. Hooka nie klikasz, bo się wyjebiesz, no. Nie zgadzam się. Dobra, okej, jak jest sam, to możesz, ale musisz klikasz hooka i wypierdalasz od razu. Tak, klikasz hooka, od razu uciekasz, ale tak jest PSV5 tylko, że jak są ziomki obok, to powiem ci, że się wypierdolisz po prostu. Ale jak są ziomki obok, to robisz knock-up, nie? Więc to zależy wtedy od kompów. No ale czasami trzeba jakby powoli na Brauma trzeba grać, bo ale na przykład na tą drużynę po lewej, jakbyś miał Nautiliusa po prawej stronie, to jest sroka, bo ziomki po prostu cię kajtują zerką Maokaja. No to musisz mieć chłopa na flance wtedy, nie? No. I musisz wtedy podmitować pod niego, ale zgadzam się, jakby trzeba inteligentnie tego podejść tematu. Tak, musisz tak czekać im na błąd braumiarza, że wiesz, tak trochę go wyłapać tak mądrze. Ja już nie wiem, wchodzić czy nie, dobra kurwa, rób co chcesz, już chuj w to, nie? I tak wyjdziesz z tego golda, rel? Może kiedyś się uda. Nie grasz supa, więc utkaj łeb. Musi być LDR szybko na Jinx. Bo przebić się przez nie będzie turbo ciężko. No właśnie, ja nie rozumiem o co chodzi z tymi Braumami, że oni spamują, żeby biec. Z bazy to zajebiste jest. No bo speeda daje to. Z bazy spoko, ale ostatnio grałem z Wojtusiem, Wojtuś patrzy na przeciwników i on klika, żeby szybciej do nich biec i straszyć. Okej. Normalnie jest białko. Myślisz, że bolid Formuły 1 odpala, tak? No Wojtuś kurwa odpalał bolid chyba. Starcza podwójna speeda. Może myślał, że z Ilanem gra. Albo jest Sigmą. Tarczaj do przodu. Nice. To jest znowu chyba Veigar usmażony. Usmażony chłop. Kiedy on skuma, że oni mają Yasuo i on powinien, jak nie ma Yasuo, to stać jak najdalej, bo nie mają jak tankować. On już tam grę solo przegrał, się da się grać, bo ten cały team comp nie działa. Jak oni nie mogą już do nas wejść, nas zabić. Raczej. Nie widzę już tutaj dla nich, wiesz, punktu zaczepienia. Ty ej, Senna Duskblade, co jest? No co, chcę zniknąć z tego świata. Real? Zniknie ze sceny sportowej, jak przegrałem TB7. No nie, no chcę dostać resecik i zniknąć, no. No dziwne. Zazwyczaj albo ją mu się grało ewentualnie Eclipse'a, nie? No to ma strasznie dużo Letality, no nie wiem. Ogólnie chyba w ich kompozycję taką bardziej tanki, to nie wiem, nie lepszy Eclipse byłby? Eclipse się gra zazwyczaj na scenie, nie? Plus jeden. No Jumu też może, Damian kurwa ogarnia. To jest Senna z chrupiącą, Crispy Senna. Crispy. Dobra, smok 40. Będzie bitka. Kurde, nie mamy LDR-ów jeszcze. Nie ma Letality? Nie, no ma, tylko że chyba mniej ma Letality, nie? To nie jest tak, że oni to jakoś znerfili? Nie wiem. Szczegóły, kto by się takim rzeczami przejmował. No jebane, dobrze, że to kupił, bo... No nie my szczęśliwi ludzie, nie? Rel? Dokładnie, jesteśmy komentatorami, możemy sobie pierdolić co chcemy, rel. My się mamy znać? Ty, ale takim Gragaskiem, to jest taki niewykorzystany potencjał, tak się zajebiście zjasuło side'a takim Gragaskiem, dajwujesz se tier dwójki. O, ale to chujowe. Ale bomba w Zvena poszła, widziałeś? Ty, Zven tam się prawie przewrócił. Zven już nie ma w tej parcie. Ibo, podjarka chyba? O kurwa, ej, ale Ibo taki agro gra. Widać, że na siłce był dzisiaj chłop. Nie, Ibo mi się wydaje, że on się wkurwia, że Czekolad nie wchodzi, więc mówi, dobra, pierdolę, to ja wejdę. To jest taki kurwa klasyk czasami. Ibo jest tak napalony. Klasik? Ja już to widziałem, że ludzie chcą udowodnić, że ktoś nie gra agro, więc oni to robią. Również byłem tymi ludźmi. Ej, tak często jest temat, nie? A na przykład ktoś nie przyjdzie, jak kolowałeś, i tak kurwa wejdzie, żeby go karać. Tak? Grałem kiedyś w Kindred, nie? I ziomek grał Ordnem i nie podchodził, żeby robić i space. No to co zrobiłem? Fleszkuj, chuj! Fleszkuj ulti engage? Ej, oni chcą grać, oni chcą grać. Oni szukają. Ty, Veigar szuka. No RK Graga, sam Jinx i wtedy Yasuo dolatuje, ale no nie wiem. To akurat jest, nie wiem, Jinx bez Gryforsa, bez niczego i tak Senna Gragaska gra, nie? Yasuo. No pojebane trochę. Jakiś kozak z tego Diego. No ma tego braumiarza, to może tak się czuje, no ale tak dziwnie, no. Nie, no z tego Odiego mogą być ludzie, kurde. Nie, Odi jest dobry. Ma niekiedy jakieś takie momenty zgubienia, ale to się wyklepie, nie? Tylko największy problem Odiego jest taki, że gra AD Carry i ma 22 lata już, a AD Carry w Europie jest tak bardzo pojebanie mocną rolą, że tutaj nie ma słabych ludzi. Ja kiedyś o tym myślałem i... Wydaje mi się, że AD Carry to jest rola, gdzie Europa jest lepsza nawet niż inne regiony. No, wydaje mi się, że nie ironicznie. No może nie ironicznie. Masz rulera, masz Gumajushiego, oni są zajebiści, ale jakby potem... No nie, no come on. Meczujemy. Nie, ale ogólnie... Meczujemy. Dobra, ja tutaj mogę się zgodzić z Wanderem, bo... Jeszcze Pace, Viper, aiming... No ludzie, no dobra, kurwa, proszę was, no nie. No dobra, okej, ale czy słyszeliście o kimś takim jak Kalistę? No Kalistę też kozak. Nie no, Veigar znowu intuje. Kalistę to wy tam, wiesz... Ale Kalistę to musi ciągle mieć dobrego w teamie, nie? No, a nie jakaś tariczka. True, dobra, jest okej, jest okej, jest okej. Ej, to jest tylko 1000 gold do przodu jesteśmy w ogóle. Nie no, w Korei są dobrzy oracze, ale wydaje mi się, że AD Carry w Europie są w stanie zmeczować. Mi się wydaje, że największy div to jest na suporcie, jak gramy na taką Koreę. Na bocie, nie? W 2 na 2. Może być, wiadomo, troszkę. Że największy div mi się wydaje, że na topie jest największy div. Ale to już powiedziałem, ale mówię na bocie, rozumiesz? Halo? Halo, no. Na bocie mówię, że jak 2 na 2 się biją, to według mnie support robi większą różnicę niż AD Carry na linii i jest w chuj duża różnica na bocie. No jest to możliwe, jest to możliwe. Mimo supporci w Europie są nieironicznie dość średniawa, poza topką, nie? Nie ma takich młodych talentów, którzy... O, ten Zoelec jest dobry, ten Zoelec jest dobry. Jest dobry? No, jest chuj dobry. Znaczy, on zajebiście grał na ręczach, ale tymi melakami słabo grał. Nie, melakami teraz się poprawił. Tak? Jak go będę bronić, tak. Widziałem, co ten ziomek robi i ziomek potrafi do mida wychodzić. Ma nóżki. O kurwa, z bazy idzie na mida? Śmiejesz się, ale większość supportów tego nie robi. A Targi go nie orał? Orał go Targi. Orał go Targi, czy nie? Targi czy go orał? No właśnie tak... Orał. No ale kurczę, nie można porównywać drużyny, która była ostatnia do drużyny, która miała najlepszego leśnika w LFL-u, czytaj Syncrof i najlepszego midlanera, no kurczę, no to jest według mnie trochę różnica, nie? Ej, gramy tego na szara? Na pewno? Mądre to jest? Chujowe. Boję się chłopaki, boję się. I am scared, I am really scared. Nie wygrał jakoś spring screen. O kurwa, nie wiedzą, RK z 5. Patrz teraz! Czekotupka! Dobra, Yasuo nie żyje. Gramy, 2 AD-kery, nakurwiamy ich. Dawaj, strzelaj do nich, dobra. Dobra, chyba w sumie... Nice. Tam już za bardzo do, nie wiem, do tyłu albo jakiś auskiel, chuj wie o co chodzi. No, z kolei w chuj tym kompem, ziomek. Ja pierdzielę. No, sobie nie zdawałem z tego sprawę. Dobra, Rumble to pali wszystko, nie? Maokaj nie do ruszenia. Mecz o wszystko. Ostatni, tak? No. Nemesis już jest wkurwiony, bo oni ile wygrywali? No, 7 cała. Oni mogli... Przypomnę wam. Oni mogli wygrywać 3-0 na nich. Pamiętacie tą gierkę, gdzie na farcie sfarciliśmy? No pamiętamy, teraz to już kondycja się liczy najbardziej zawodników, nie? No. Ej, no przecież oni od 13 grają. No, mogliby jakąś sobie wareczkę dupnąć. Co? No może dupnęli już w przerwie, tam wiesz, dziku zarządza. Chyba przeciwnicy. On wie jak dbać o atmosferę w drużynie akurat. No, warka energy drink, nie? A. Myślałem, że jakaś mocno strong, coś tego. Nie, no nie można promować alkoholu w Polsce. Oczywiście, no nikt tego nie mówi. Nigdy bym tego nie zrobił. To nielegalne. To jest jakiś finał, tak? To jest finał. Drużyna, która wygrywa, zgarnia $20 000. Przegrany piątaka. Ej, duża różnica, co? No, ej, gramy, wygramy to? Gramy, wygramy to. Musimy. Uważaj, Ibo, Zonia. Klepiemy. Klepiemy, gramy. Wyjdzie, penta. Strzela. Czekolad. Dobra, penty to nie ma, ale... Dawaj, Czeko, dawaj, po głowie im skacz. Dobra, go midem, koniec. Nice. Jo, pierdyla. Jednak Polak potrafi, panowie. Nice. Polak potrafi. No dobra, ale wiecie, do teraz ile nie ma postaci? 50 postaci. 50 postaci nie ma. Ogólnie Rybsonowi została jedna postać. Nie wiem, czy ona mi się pokapuje, ale została mu chyba tylko Sejuani? A nie, grał Sejuani. Mi się wydaje, że teraz trzeba jakiegoś Arquela z ławki. Ej, to będzie Szywana. Nie, Szywana była też. Ej, co zostało? Vice została? O, Vice chyba... Karnuch został! Będzie pierwsze. Ale seria, no niemożliwe, kurde. Ale zadyma. Dobra, ale Czekolad, zobaczmy, co ty zrobiłeś na linii.